To nawet mówiłem gdzieś o zdanie, chyba to w Koszenie było, że zapomnieli plakatów zrobić, 5 osób było, nie? To było tragiczne, ale ostatnio też sobie przypomniałem zajebisty koncert, grałem w Tychach i przypomniałem sobie, jak kiedyś jeszcze DJ Ostasz z nami współpracował i jeszcze nas na koncert z nami jeździł i zawiózł nas na mój koncert do Tychów właśnie. I to był taki moment, no, że byłem po hajs, powiedzmy, nie? Czyli tam byłem popularnym wykonawcą i w ogóle był hype i wszystko. I taki moment, że wiesz, podjeżdżamy pod klub i nie ma nikogo, jest pusto. Myśmy myśleli, że jesteśmy spóźnieni prawie, tam nie ma nikogo, jest pusto, są drzwi na kłódkę, nie? Ja mówię, kurwa, koniec kariery, nie? Nikt nie przyszedł. A też nie było tak internetu, wiesz, sprzedaży internetowej. Ale DJ Ostarz po prostu pomylił daty i za tydzień ten koncert był, tydzień wcześniej tam pojechaliśmy, więc luz. Ale był taki 30 sekund załamania, że nie ma nikogo po prostu, już jak nie ma nawet kurwa gościa, co otwiera drzwi, to już jest tragedia.